mieć po emocjonującym spotkaniu. Remisuje z mistrzami Polski z Poznania. Z nami jest Andrzej Niewulis, obrońca Legniczan. Andrzej, dzisiaj nie na zero z tyłu, ale punkty z mistrzem Polski chyba trzeba doceniać i trzeba szanować. No dokładnie tak, tym bardziej, że był moment, że oczywiście przegrywaliśmy to spotkanie, także szanujemy bardzo dużo pracy włożonej przez cały zespół, także doceniamy ten punkcik. Z boku wyglądało, że mieliście plan na to spotkanie, bo wiadomo było, że to nie Beniaminek, tylko drużyna, która jest w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, będzie prowadzić grę. Wychodzicie na prowadzenie. Co było później? Później staraliśmy się być konsekwentni i właśnie tak jak pan wspomniał tutaj o tym planie na mecz, to on był. Wiedzieliśmy, że takie sytuacje będziemy mieli, bo po prostu mamy dużo jakości w przodzie. Także plan był i oczywiście no nie planowaliśmy tracić tych bramek, ale to jednak no to jest duża jakość przeciwnika i po prostu kreował sobie te sytuacje i po prostu wykorzystał dwie. Jesienią brakowało w Miedzi takiej umiejętności odwrócenia losów spotkania. Dzisiaj mimo tego, że Żelech, klasowy zespół, wyszedł na prowadzenie, to potrafiliście wyrównać, pokazaliście charakter i do końca walczyliście o być może jeszcze bardziej korzystny rezultat. No tak, no myślę, że tutaj zespół jest budowany mądrze. Tutaj trudno nie pochwalić bramkę Janisa, bo chłopak po prostu biega jak szalony, jak atleta, także dużo to na pewno wnosi. No cóż mogę powiedzieć, cieszymy się z tego rezultatu, aczkolwiek chcieliśmy oczywiście to spotkanie wygrać, ale szanowaliśmy ten wynik przy 2-2, no bo jednak odrabialiśmy wynik i nie chcieliśmy też tego punktu stracić. Punkty wciąż potrzebne są nam jak tlen. Z jakim nastawieniem ruszacie na niedzielne spotkanie w Poznaniu? To jeszcze przeanalizujemy to spotkanie i jakby tutaj co do planu do meczu, to przygotujemy się, ale na pewno jedziemy po prostu po 3 punkty. Jedziemy wygrać, bo widzimy, że też byliśmy blisko. Oczywiście mecz mógł się potoczyć równie dobrze zwycięstwem Lecha i to jakby jesteśmy tego świadomi, ale też my jesteśmy świadomi, że mamy szansę tam wygrać. Dzięki i powodzenia. Dzięki.